Siemaneczko, lecimy. Co znaczy lecimy? Jestem sam na razie, jest już bardzo późno, pewnie około 23. I tak, mam poukładane już bele. Te bele są w miarę proste, będą wykorzystane na te dookoła. Jutro już będziemy sobie zaznaczać i ciąć. Te będą robić za te kawałki, które będą cięte pod kątem. I one będą przymocowane do krokwi, tu pod kątem, a tu pod kątem prostym, tu pod kątem, tu na płasko. A ja teraz zajmuję się tym, czyli co, odkurzamy to wszystko, tu w sumie też dookoła, dokładamy cegły, dokładamy zaprawy, tu i to licujemy, tutaj też damy zaprawy, jak mi wystarczy, to wszystko tutaj wylicuję, postaram się w miarę na płasko. I tak, żeby ta powierzchnia tu, tu gdzie będzie ta bela, była w miarę płaska. I tak, nawet jeżeli ta bela nie będzie nachodziła tak idealnie na całą cegłę, to spokojnie, nic się nie dzieje, ponieważ tu będzie ta płyta OSB prawdopodobnie. Więc będzie na czym kłaść, ale im bardziej wylicuję to, tym będzie lepiej. Tam, gdzie się da, czyli na przykład tam, postaram się wlać jeszcze zaprawy. Wszelkie te otwory postaram się polepić, tak żeby to naprawdę miało ręce i nogi. No i co? Działam. Dobra, zaktualizujemy sobie stan faktyczny, jak to wygląda. Wygląda to tak, że zamurowałem, a w zasadzie domurowałem parę cegiełek. Zastanawiam się, czy to, że ja tutaj kładłem zaprawę na tej desce, czy, znaczy tej, tej beli, przy tej beli, czy to jej tam coś nic nie zrobi. Oczywiście ona już też nie istnieje, praktycznie spróchniała, więc... Ale byłem ciekawy. Kasa to istnieje, dzięki Bogu. Tam w te szczeliny wlejemy zaprawę, ale tak już będzie Sylwia, bo wtedy razem dużo szybciej idzie. Tam jeszcze mamy te szczeliny, tam szczeliny są jeszcze, tam wszędzie jeszcze pójdzie zaprawa. Czyli to, przeniosłem sobie przedłużacz i biorę się tutaj, w tą stronę idziemy, znaczy ja idę. I też tam gdzie się da, zaleję zaprawą, tam gdzie trzeba, dorzucę cegieł. No i tak pomalutku będę rzeźbił niczego. Może coś z tego wyjdzie. To tyle na ten moment. Aktualizacja, w zasadzie to za dużo się nie zmieniło. O dziwo. Straszliwie czasochłonne to jest te wlewanie tej zaprawy, rozrabianie i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej tak to wygląda. Tu jeszcze trochę dojdzie, tak żeby chociaż troszeczkę zlicować to zresztą i powinno być ok. Taki miał być dzisiaj plan prac, ciekawy, a w zasadzie to gucio wyszło. No tak czasami jest. Dlatego nie ma co się nastawiać i wolimy chyba na spontanie tak przyjeżdżać. Jedną tą belę opryskałem impregnatem. To zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Słychać korniki gdzieś tu. Dlatego niebawem ozonator przyjdzie i naprawdę będzie ze dwa dni to ozonował wszystko. Trzeba będzie tylko te otwory wszystkie tutaj w dachu albo wszystkie no, na tyle, na ile się da pozasłaniać. I niech on tu chodzi. No niestety trzeba się pozbyć tych insektów. Będzie na pewno często ozonowany ten dom. Żeby się tego wszystkiego pozbyć. Jakąś tam barwę chyba będzie miał. No i co? No te na pewno będą bardzo mocno zaimpregnowane. Te zresztą też jak już będą pocięte. Także jeszcze film z impregnacją. Ten opryskiwacz jest doskonały. To jest perfekt. To w ogóle no, mistrzostwo świata. W stosunku do tego, co używaliśmy dotychczas. Odkurzacz też petardziocha, ale o nim natestujemy, my nagramy odcinek. Dobra, nie będę przynudzać. Zjadłem całe żelki w zasadzie i zrobiłem 2 metry, przepraszam, 2 metry bieżące pustaka, tego cegły i powlewałem zaprawę w te otwory i to tyle. Nie wiem, za 2 godziny tu siedziałem. Jakoś tak bez Sylwii, tak jakoś wolno idzie. Dobra, no, tyle ode mnie. Dziękuję Wam za
wszystko za oglądalność, za te subskrypcje. Dzisiaj do nas widz dzwoni, czy do mnie, bo Sylwia zdążyła pojechać i zadzwonił widz i też nam dał parę rad. Coś wspaniałego, bajeczka. Nie jesteście najlepsi. Dziękuję, że jesteście i jutro obiecuję, że będzie dużo ciekawszy odcinek. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Hejka!